Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Państwo Radni, jak pewnie większość z Państwa już wie, z końcem miesiąca listopada rezygnuję z pracy w Pelplińskim Centrum Sportu. Mam taką sugestię do Państwa Radnych. Przez rok czasu trwa dyskusja nad kierunkami rozwoju, oszczędnościami i zakresem realizacji zadań przez Pelplińskie Centrum Sportu oraz przed ewentualnymi zmianami. Proszę Państwa, uważam, że nadszedł najwyższy czas, żeby każdy z Państwa przyjrzał się temu problemowi bliżej, bo ciągnący się ten problem przez tak naprawdę cały miniony rok powoduje to, że pracownicy Pelplińskiego Centrum Sportu zamiast zająć się swoimi zadaniami, które są przez nimi postawione, są tak naprawdę w bardzo niezręcznej sytuacji zawodowej. Wiem, że 28 listopada spotykają się Państwo na specjalnej komisji w sprawie kwestii rozwiązania problemów ze śmieciami. Ja bym prosił, żeby też się pochylić nad kwestią problemów w sporcie. Jest takie stare porzekadło, że zawsze jest trudno coś zbudować, a łatwo zepsuć, także każdą decyzję, którą Państwo podejmą, żeby była świadoma, przemyślana i żeby była z skutkiem pozytywnym dla pelplińskiego całego środowiska sportowego. Mam nadzieję, że będzie Pan Pelplin wspominał zawsze z dobrej strony. To, że dyskutujemy cały rok, ja myślę, że tylko świadczy o tym, że ten problem jest naprawdę ważny i to, że tym sportem pelplińskim nie jest tak źle, żeby ta decyzja była aż tak pilna i tak ważka, bo my staramy się dyskutować nie kiedy jest źle, ale kiedy jest dobrze. Nad tym dyskutujemy, żeby było jeszcze lepiej. Muszę powiedzieć z stanowczością, że dziękuję za to, że Pan również się do tego przyczynił, że w tym sporcie pelplińskim jest tak dobrze. Oczywiście chcemy, żeby było jeszcze lepiej. Dziękuję za tą wspólną pracę. 2,5 roku temu, jak złożyłem pierwsze informacje jeszcze u poprzedniego burmistrza, było zainteresowanie i już wtedy zdecydowaliśmy, że lepiej by było zmienić teren. O taki teren starałem się, nie ukrywam, że też przy pomocy ówczesnego burmistrza ten teren został pozyskany, ale tylko w takim stopniu, że była zgoda właściciela ówczesnego i obecnego, bo tej ziemi do dzisiaj nie mam. Miała nastąpić zamiana gruntów, myśmy mieli dać swoje grunty metr za metr. Zostały tam już poczęte pewne prace i badania. Nawet został zrobiony tyle, co mi wiadomo, opracowany plan, który to w zeszłym roku ten plan wpłynął do Urzędu Miasta. Natomiast tyle, co mi też wiadomo, nie jestem pewien, ten plan nie wpłynął do Rady Miasta na sesji. I to, dlaczego tutaj chciałbym się ewentualnie dowiedzieć, dlaczego on w ogóle nie wpłynął. Nie wiem, czy jesteście na tyle władni, żeby mi to powiedzieć, że on tutaj nie dotarł, tylko inne 2-3 plany w tym samym czasie, które zostały złożone, mianowicie na teren Hilarowa, teren przy obwodnicy tutaj pod stację paliwową i jeszcze gdzieś teren Kołpulka. A czwarty plan w ogóle nie zobaczył światła dziennego. Były bodajże do tego, bo myśmy składali w zeszłym roku w czerwcu KIP, karty informacyjno-przedsięwzięcia, co to będzie, co mamy zamiar, już wtedy tak dokładnie, papierkowo, w oparciu o dokumenty. Ludzie zaczęli, powiedzmy, składać wnioski, bardzo negatywne, nie mając wiedzy na ten temat absolutnej. Ówczesny burmistrz podjął decyzję o niepodjęciu, niewydaniu. My żeśmy po prostu zarzucił nam, że teren ten jest niezgodny z założeniami naszej inwestycji. Od tej decyzji odwołaliśmy się do SKO, do Gdańska. Trwało to 4-5 miesięcy. Po otrzymaniu tego wszystkiego, po uzupełnieniu przez nas, bo zawsze są jakieś niedociągnięcia czy jakieś błędy w obliczeniach, trzeba to wszystko uzupełnić, poprawić. Oczekujemy, że decyzję środowiskową otrzymamy. Uważam, żebyśmy byli dużo dalej, gdyby nie kłody rzucane pod nogi i to mocno. Zresztą wiadomo wszystkim tutaj na sali, jak to się odbywało w zeszłym roku, w roku wyborczym. Co niektórzy mocno to wykorzystywali politycznie. Mówię to otwarcie, bo taka jest prawda, a nie inna. Wszystko musiałem sam organizować. Ze strony władz ówczesnych nie było i radnych nie było wtedy, w tamtej kadencji, żadnego zainteresowania, tylko hamulce. Cały czas hamowanie i kłody. Teraz chciałbym zapytać, na tym polega pozyskiwanie kapitału od przedsiębiorców, w ogóle naszych, rdzennych. W roku 18, w marcu, złożony został przez nas na ręce burmistrza Patryka Dębskiego opracowanie ala raport, co przyniesie dla budżetu realizacja tej inwestycji. I zrealizowanie tej inwestycji, co może przynieść dla budżetu miasta. Tu są wytyczne, tu są wskaźniki, tu są kwoty. Nie wiem, czy to dotarło do radnych wtedy, czy dostali, czy sprawdzali, czy czytali, a było tego tyle, że każdy miał to przeczytać. Moje pytanie, widzieliście to? Nie ma odpowiedzi. Takie jest zainteresowanie, takie było wtedy zainteresowanie, może dzisiaj będzie inne.
jest nowa rada, już rok pracujecie. Tutaj w tym raporcie, czy w tym wykazie, który żeśmy w zeszłym roku złożyli, co my osiągniemy, ewentualnie co może gmina osiągnąć, to jest kwota 3,5 do 4,5 miliona złotych. Jest to przedsięwzięcie, które chcemy zrealizować o przychodach i rentowności 10-krotnie większej niż to, co mamy w tych trzech spółkach. Czy to by nie pomogło zamknąć dziury budżetowej? A my szukamy przybyszów, my szukamy inwestorów z innych stron. Podziękować, panie burmistrzu, za te 30 hektarów. W końcu będzie grunt w mieście i w gminie, gdzie będzie można naprawdę ściągnąć inwestorów, bo tacy inwestorzy są. My też takich inwestorów mamy, nawet za granicą. Ale muszą być porządne tereny. I te takie tereny są potrzebne. Bez prywatnej działalności, bez przedsiębiorstw, bez produkcji będziemy tylko wegetować w tym mieście. Działki, dzielnice, które są przy obwodnicy naszego miasta, od 40 lat tam domy stoją. Do dziś tam nie ma chodnika utwardzonego. Drogi są z płyt betonowych, z dziurami. Z czego to ma być zrobione? Pytam się. Czy macie alternatywy na to? Drodzy radni, na razie nie ma. Jak nie wpłynie tu wagon pieniędzy do tej gminy, to tu nic nie będzie. Nic nie będzie. Będziecie tylko stale mówić, że o, piękna katedra, jest przepiękna, pewno, że jest piękna, ale ta katedra jest chroniona. Po to się wybudowało obwodnicę, żeby tu ciężarówki nie jeździły. Ta obwodnica jest dla ciężarówek. To my podatki płacimy, żeby te drogi były utrzymane. Nie wzięto pod uwagę działki 4-5-hektarowej pod Węgiermucą za wysypiskiem śmieci, gdzie do dziś szczury i dziki latają. Tak, taka jest prawda, bo tylko tam się mnoży siedlisko szczurów i dzików i zdziczałych lisów wściekłych, tam gdzie są wysypiska śmieci. I na to są przyzwolenia. A jak chciałem tam, żeby była zgoda, to poszło do przysłowiowej zamrażarki. I do dziś to światła dziennego nie znalazło. Jak można tak robić? Tylko pieniądze i podatki się należą? Owszem, mogę przyznać rację. W naszej historii były też momenty, że mieliśmy zachwiania z podatkami do gminy. Nie boję się tego powiedzieć. Ale dziś mogę powiedzieć, że nie płaciliśmy, bo też były z drugiej strony należności, których się domagaliśmy i doczekać się nie mogliśmy. Jedno odszkodowanie było, dostaliśmy wypłacone, może gmina się pospieszyła, bo miało być zawieszone. Ja tak mówiłem w gminie, to są moje słowa. Czy takie słowa były? Słowa były. Pewnie były, ale za słowami muszą iść czyny, jeżeli dostalibyśmy. Ale żeście się pospieszyli, panie burmistrzu. Nikt wam nie kazał przelewać tych pieniędzy. Nie, termin był i w ostatniego dnia żeśmy przelali możliwego. Także ale będą następne kwoty. Ja myślałem, że jak przyjdzie nowa rada i nowa władza, bo to mój temat jest znany od 2 lat, powinniście mnie poprosić. Tak sobie myślałem. Nikt się tym nie zainteresował. Bo jest takie odczucie w Pelplinie, że jak słowo michna, to każdy się trzęsie. Lepiej nic nie mówić. Nic nie mówić, bo to śmierdzi. Co śmierdzi? Pytam się, co śmierdzi? Macie dowody, że to śmierdzi? Ja mam dowody we Włoszech. W Polsce nie ma takiego zakładu. To, co ówczesny burmistrz, który dzisiaj już nie jest burmistrzem, wypowiadał na łamach, powiedzmy, telewizji, to jest nieprawda. Zresztą sam cały czas zaznaczał, nie jestem specjalistą. To po co zabierał temat? Jeżeli nie był specjalistą, jak był burmistrzem i podpisywał decyzję na tamtą działkę pod Klonówką, to za co brał pieniądze, jeżeli powiedział, że się do tego nigdy nie przyznawał? Powinien zwrócić dziś wszystkie pieniądze, które brał na stołku. A nie, że my podatki płacimy, a on brał, podpisywał zgody, bo siedział na stołku. Jak nie jest na stołku, to politycznie nie, on się nie zgadzał. Dzisiaj mamy 4 lata do następnych wyborów. Co chcecie robić przez te 4 lata? Siedzieć tak jak tu, jak dzisiaj, tak jak widziałem, każda uchwała, żadnej dyskusji, tylko tak. Chyba nie na tym polega wasze radowanie, wy jesteście rajcami. Pomóżcie mi, pomóżcie, to będą pieniądze. Ja i tak to wybuduję, bo pójdę po literze prawa, tak jak żeście na ostatniej uchwale petycję mieszkańców przynieśliście na barki burmistrza. Na dzień dzisiejszy czuję w urzędzie gminy, po prostu urzędnicy są przychylni. Nie ma jakiegoś hamowania, to co było w zeszłym roku. Nie ma jakiegoś blokowania. Wszystko z literą prawa jest robione. Nic nie jest jakoś przepychane kolanem. Tak jak się należy, po kolei. Co jest niezgodnie, czy są błędy, naprawiamy. Bo kto to jest radny? Przecież to są przedstawiciele wyborców, mieszkańców. Myśmy was wybierali. Moja rodzina też was wybierała. Co niektórzy tu siedzą, proszę państwa. I co ja mam powiedzieć? Liczyliśmy na was. No ale w zeszłym roku tak jak było, ja to rozumiem. To był rok wyborczy. Dodatkowa taka uwaga nasza,
że poddajemy się badaniom porealizacyjnym. To znaczy zakład powstanie i po roku przeprowadzone będą badania. Jeżeli nie spełni założonych zadań, zostanie zamknięty do momentu usunięcia. Inwestycja dodatkowa, bardzo droga. Monitoring na teraz. To się mówi monitoring teraz. Monitoring środowiskowy. Będziecie mogli mieć w urzędzie, będziecie mogli, czy pani Walkusz w urzędzie będzie mogła mieć, w monitorze włączy i widzi w danym momencie, jakie stężenia, czy są stężenia. Ścieki u nas będą oczyszczane, odprowadzane, powiedzmy, do kolektora sanitarnego, będą miały monitoring poprzez sondy. Pelkom, czy oczyszczalnia ścieków, włączy sobie monitor u siebie, oczyszczalnia Michna. I w każdej sekundzie, każda kropla, która płynie, będzie monitorowana. HZ-y, PZ-y, te wszystkie związki będą podawane, żeby tylko wszędzie tak było, jak my chcemy zrobić. Chlewnie, które mają powstać, też były problemy. A na dzień dzisiejszy najprostsza sprawa, kurniki, chlewnie. Kurniki mają na 100 metrów długości z jednej strony 30 wentylatorów i z drugiej. I ten amoniak wyrzucają. Najprostsza sprawa przy decyzjach środowiskowych, panie burmistrzu. Każdemu narzucić skrubery i oksydajzery. Ale wtedy kurnik nie będzie kosztował 2 miliony, tylko 22 miliony. Ale zobaczcie, te chlewnie też nie są takie drastyczne i takie szkodliwe. W Orzentalu ile tych chlewni stoi? Czy tam ktoś narzekał? U nas w naszym zakładzie od 30 lat są kości. 30 ton dziennie jest wywożone. 30 ton do 40. Dzień w dzień. To dlaczego ja nie mam tyle przywieźć codziennie? A jest wywożone. Żadnego szczura nie ma. Mamy łapanki, kontrolę co tydzień, dezynfekcję. Przecież to jest zakład pod weterynarią. 30 lat ludzie chodzą z Nowego Dworu pieszą do Pelplina. Czy któraś osoba zgłosiła, że tam śmierdzi? Ale to nie jest śmierdzące. To jest dzisiaj ubite i dzisiaj za 12 godzin najpóźniej przerobione w moim zakładzie. I jeszcze chodzi najwięcej o transporty. Już na drugi tydzień chciałem zauważyć, czwartek lub piątek będzie pierwszy z naszych transportów zamówiony. Nie powiem, że prototyp. Bo te transporty jeżdżą w firmie, proszę sobie zapisać, Futrex. To są duże hodowle norek i oni już takie, to są transporty, które, naczepy, które przyszły z Holandii, bo Polska takich rzeczy nie potrafiła. Fakt, to jest prawda, że w zwykłych, zardzewiałych kontenerach jeszcze do niedawna wozili. Co nie jedni, się jedzie za nimi, jak wiozą pierwszą kategorię, to śmierdzi na odległość. Za samochodem nie można oddychać. A to jest pierwsza kategoria. Samochód powinien być napisany, czy ma trzecią kategorię, czy pierwszą. A to są naprawdę zbudowane już pod moją myśl i będzie nawet u nas na placu czwartek i piątek. Zainteresowanych zapraszam, można przyjść. Trzeba zrobić z inżynierem i technologię całą. Pokażę, otworzę, to są naprawdę szczelne, hermetyczne transporty do wożenia, do zwożenia tych surowców. Jak się kurę w domu zabije, to coś trzeba wyciągnąć, to. Rano zabite, po południe zumie. Nie ma innej możliwości. Weterynaria tego nie dopuści. A krew z uboju kurcząt ma 36,5 stopnia. A do mnie musi przyjechać 14 stopni. Jak przyjedzie więcej, weterynaria u mnie tego nie przyjmie. To jeżeli to nie będzie najwyższa norma, to ten zakład po roku można zdmuchnąć, a mnie nie ma. Ten zakład ma technologię, tak samo wygląda, może i lepiej w środku, jak mleczarni. Wszystko z nierdzewki. To nie jest jakieś coś rdzewne, że tam coś będzie ciekło. Tam nawet oparów nie widać. Jeżeli radni by chcieli, no to w każdej chwili jestem do dyspozycji, bo ja myślałem, że jak będzie teraz nowa rada, już rok mija, że przyjdzie taki dzień, że spróbujecie poinformować, poprosić. Ja bym chętnie przyszedł, nie na sesję, porozmawiać, dokumenty wyłożyć. Na te tematy trzeba szeroko rozmawiać. Ja prosiłem 5 stowarzyszeń do rozmów, żadna nie przyjechała. Jedna ze stowarzyszeń, nawet moje zaproszenie, tak zrobiła, proszę państwa, tak. A potem się chyba chciała pokazać, bo to już w koszu było, to tak, jest zdjęcie, mam to na zdjęciu, jak puściła to na Facebooka. To było tak zgniecione, jak chustka do nosa. No jakie to jest podejście? To są stowarzyszenia? Dlaczego ta petycja była zasadna? To ja tak bardzo prosto odpowiem. Dlatego była zasadna, bo mieszkańcy nie chcą tej inwestycji. Normalnie, po ludzku, po prostu nie chcą tej inwestycji. Wystarczy się przejść, po Pelplinie przynajmniej, i zapytać o błędy jakiej osoby i ta osoba tej inwestycji nie chce. Ja też jestem mieszkańcem. 7 pokolenie. Podatki płacimy. Jak mam przekonać jeszcze, że my tu też mieszkamy? Proszę pana, żeby nie w zeszłym roku, w roku wyborczym, dwie osoby, które ten hejt rozkręciły, mięso armatnie co na wybory z tego zrobiły, to by było dobrze. Ludzie po prostu hejtowali, którzy się nic na tym nie znali. Nic, proszę państwa. Tak, pan prezes ładnie też nazwał inspiracji. To jest fajne tutaj właśnie słowo. Czy tej inspiracji, czy by nie można było
przenieść za granicę, bo skoro stamtąd cały ten transport będzie do nas jeździł, czy by nie było prościej tej inwestycji, inspiracji zrobić za granicą? Nie rozumiem pana radnego. Ja mam iść za granicę? To znaczy całą tę inwestycję, nie chcę tutaj cytować, żeby znowu nie było omyłki pisarskiej. Czy proste pytanie, czy by nie było prościej zrobić tę inwestycję za granicą? Nie, panie radny, ona tu powstanie. Zgodnie z literą prawa. Dopóki takie prawo będzie istniało, jak istnieje, znaczy, na ten dzień. Pytanie jest, czy by nie było prościej, a nie, nie że... Nie, byłoby tutaj... prościej. Dlaczego mam się języków na nowo uczyć, zatrudniać menadżerów? Dlaczego? Prościej jest tutaj. Za granicę podatki tu nie wpłyną. I chciałem zaznaczyć, że to nie jest nasza jedyna inwestycja. My mamy 3 podpisane umowy na projekty 3 zakładów, w tym jednej chłodni. I to się robi. Prawdopodobnie na drugi rok wystąpimy o pozwolenie na budowę. Też w naszej gminie. To jeszcze mało? To też znaczy mamy iść za granicę z tym wszystkim? Są utrudnienia, owszem, aczkolwiek... Ale proszę pana, są utrudnienia, panie radny, ale też są i rady na te rzeczy. Jest prawo. Poczekam. Prawo, sądy, ale z punktu widzenia poczekam, mam mieszkańca, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, głos mieszkańca, który nas wybrał tak naprawdę, jest dla mnie w sumie najważniejszy. Odkąd zostałem burmistrzem, zadeklarowałem, że cała procedura związana z procedowaniem tej inwestycji musi być jak najbardziej transparentna i zgodna z literą prawa. Myślę, że pan Michna nie może zarzucić mi, że stosuje podwójne standardy dla jego inwestycji i dla innych inwestycji. Nie znam, nie wydawałem żadnej decyzji związanej z powstaniem jakiegokolwiek kurnika, chlewni. Robimy wszystko, żeby każdy mieszkaniec był traktowany według swoich praw, które w sposób naturalny nabył i posiada. Nie stygmatyzujemy żadnego z naszych mieszkańców, czy on jest inwestorem, czy on jest zwykłym mieszkańcem, który płaci mały PIT, czy duży PIT. Staramy się wszystkich traktować tak, jak nakazuje nam prawo i również w stosunku do pana takie procedury będziemy się trzymać. Niestety stało się źle, bardzo źle, że ta inwestycja zafunkcjonowała pod nazwą spalarni. Każdy z nas na hasło spalarnia słyszy, kojarzy to, że to jest najgorsze, co może być. Nie obwiniam tego za tę sytuację nikogo, ale ja wiem, zapoznałem się z technologią, jak ma zakład funkcjonować, czego dotyczy w tym przypadku spalanie, ale to nie nas przekonywać, bo podejrzewam, że każdy z radnych niejednokrotnie tą dokumentację, a bynajmniej jeżeli nie, no to zapraszam, przeczytał i zapoznał się. Ja odnoszę się tylko do tego, co sygnalizują nasi mieszkańcy. Oni naprawdę nie mają wiedzy, nie jest zadaniem miasta, tych mieszkańców do tego przekonywać, my możemy pomagać. Wysłałem taki list do burmistrza, no trochę musiałem oczekiwać na tą odpowiedź, dostałem odpowiedź. Co więcej, burmistrz złożył deklarację, że jeżeli delegacja naszego tutaj samorządu, czy ktokolwiek chciałby przyjechać, jest w stanie taką wizytę zorganizować i pomóc nam, żeby ten zakład zobaczyć. Nie wiem, czy my z tego skorzystamy, bo muszą być chętni, tak jak pan powiedział, jeżeli będą chętni, na pewno na tym pomyślimy, ale jeżeli chodzi o samą możliwość, taka możliwość jest. Ze strony naszej samorządu też próbuję te fakty, które, te wyliczenia, które pan tam przedstawia, weryfikować. Nie ukrywam, że też zatrudniamy służby specjalne, służby, które są specjalistami w tej materii, aby te informacje weryfikowały. Na pewno decyzja środowiskowa, procedura wydawania tej decyzji będzie zgodna z prawem i z tym, co pan nam deklaruje i z tym, co uda nam się zweryfikować. Co do samego wyjazdu, jest możliwość taka, ja deklaruję, że jeżeli będą chętni, ewentualnie możemy pomyśleć na sposobie finansowania takiego wyjazdu, ale obawiam się, że nie będzie chętnych, żeby tam pojechać. Niestety często, znaczy taka jest nasza przywara, że Polacy potrafią dużo narzekać i mówić, a jeżeli chodzi o sprawdzanie, no to nie do końca są. Przeciętnego pelpiniaka, jeżeli zaczepimy na ulicy, powiedzą, nie spalarni. Oni naprawdę mają świadomość i w tej świadomości żyją, że zakład, który chce pan wybudować, jest nie bliźniaczy do tego w tej Czezenie, tylko bliźniaczy do tego, który stoi pod Sztumem. Jeśli potrzebujesz, do pana burmistrza jest to pisane, od mera Ceseny. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się napisać do mnie. A przede wszystkim daj znać, jeśli zamierzasz odwiedzić firmę Amadori. W tym przypadku byłbym zadowolony, aby móc zorganizować tobie wizytę. Proszę państwa, to jest jedna szansa, chyba na ostatnia szansa, bo ja tej możliwości, panie burmistrzu, ja już nie mam. Widać, co to są drogi służbowe, powiedzmy dyplomatyczne. Proszę państwa, ja bym wręcz prosił Radę Miasta, pana przewodniczącego, żeby spróbować przystać i to jak najszybciej, bo tu nie ma co zwlekać. Jak można pokazać zakład, jeżeli wy wcale nie chcecie jechać? Jak ja mam to udowodnić? Nie, bo nie. Dlaczego nie? Bo nie. I koniec. Bo Michna, bo nie. No jak mamy pracować?
gdzie my jesteśmy, gdzie my żyjemy. Powinniście się jako radni zgodzić i pojechać i te uwagi ludzkie, jakieś powiedzmy niedowierzania, rozdmuchać. No powiedzmy zrobić spotkanie nawet ze mną wspólnie, żeście byli. Ja tam nie pojadę, ja tam byłem 5 razy. I pokazać, że jesteście rajcami miasta takimi, jak się należy. Dbacie o wszystko. I o głosy ludzi, i o spokój ludzi. Pojechaliście po to, żeby rozwiać i sprawdzić, czy ten nasz Michna prawdę nam mówi, czy nam tylko ściemiał. I czy naprawdę wziął przykład z tej technologii. Moi drodzy, był tam wasz też kolega radny z poprzedniej kadencji, pod samym zakładem, nawet fajne zdjęcia na Facebooku, ale też nic nie powiedział. To było w okresie wyborów. Pięknym szalikiem. Nikt nie powiedział, co widział. Jeżeli naprawdę tam śmierdzi, nie jest tak, jak Michna mówi, to mogli powiedzieć. A nie chcieli mówić to, co widzieli naprawdę, bo jakby powiedzieli, to wszyscy naokoło Michna ich kupił, pojechali na wczasy za jego pieniądze. Myślałem, że mogę powiedzieć w imieniu Rady za to, że przyszedł pan do nas i przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Oczywiście też myślę, że mogę powiedzieć w imieniu nas wszystkich, że oczywiście jesteśmy wdzięczni za dotychczasową pana działalność, zarówno pana, jak i pana całej wielopokoleniowej rodziny na terenie gminy Pelplin, ale to, co pan burmistrz już mówił, problemem głównym jest brak akceptacji społecznej wobec tejże inwestycji i dlatego oczywiście rolą główną inwestora, czyli pańskich firm jest przekonanie do tego mieszkańców i my, przynajmniej ja taką deklaruję wolę, że jeśli ma pan potrzebę, ma pan nowy pomysł, jak tu przekonać tych mieszkańców, to oczywiście zawsze zapraszamy na obrady sesji Rady Miejskiej. Na papierze wszystko się zgadza, mieszkańcy o tym są informowani, że tak jak pan mówi, będą bypassy, że wszystkie transporty będą szczelne, że powiem brzydkiego zapachu być Szanowny nie powinno. Panie przewodniczący, przepraszam, że się wtrącam, ale jak mam udowodnić? No proszę was, no powiem krótko, no najbliższy sąsiad też już mi zadeklarował, że byłaby taka wycieczka, ale to wcześniej, nie dzisiaj, dawno, parę miesięcy temu też by pojechał. Deklaruje pan, że... Sąsiad, który składa petycje i wnioski, chciałby pojechać, bo co to daje? Michna może to najbardziej mydlić i głaskać i malować i to nic nie da. Te wyniki, dane, cyferki, rozliczenia, wykresy, to też nic nie da. Ludzie. Decyzja tak czy inaczej będzie wydana, wydają pan burmistrz zgodnie z literą prawa. Co do tego nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Natomiast jeśli chce mieć pan jako właściciel firmy, że tak powiem, komfort psychiczny i przyzwolenie społeczne, no to jednak zdaje się, że winny się odbywać dużo więcej spotkań z mieszkańcami, żeby jednak cały czas... Deklaruję, że te spotkania będą. Deklarowałem, że one będą wcześniej, natomiast bardzo długo trwało, zanim otrzymam pierwszy środek transportu, który będzie na drugi tydzień. I on będzie u nas w zakładzie na terenie przy portierni. Będzie tam inżynier firmy, która budowała ten środek hermetyczny. Będzie do obejrzenia, gdzieś za miesiąc, półtora będzie następna cysterna, będzie specjalna cysterna. Ja tylko jeszcze raz chcę prosić. Panie przewodniczący, drodzy radni, pomóżcie mi w tym. Jestem przedsiębiorcą Pelplina, 3 spółek, grupy Michna, płacimy podatki. Zatrudniamy 250 ludzi. W sumie tutaj dużo razy padł wyraz merytoryka, ale tutaj mamy jakby merytorykę, wiadomo, edukacja, ponad wszystko wiadomo, że pewne kwestie, które są nowe, trzeba o nich więcej pomówić, ale przede wszystkim doświadczalnie je się wylicza, oblicza i które się później potwierdzają. Mówimy o takiej merytoryce tutaj na drodze jakby pan inwestor, mieszkaniec, a wiadomo, ja już wcześniej powiedziałem, jakie przynajmniej jest moje zdanie i naszej komisji tutaj w tym aspekcie, ale chodzi mi, jak państwa, znaczy pańska inwestycja, jak się zaopatruje merytorycznie względem tej technologii, bo ja nie ukrywam, że ktoś też ją wymyślił i też zarówno mógł przekonać pana. Jak ta inwestycja jest na przykład bezpieczna, w jakim stopniu ona jest bezpieczna, czy jest to jakoś namacalne, czy jakiś sztab inżynierów, nie wiem, to bada, pracuje nad tym, jak to wygląda, chciałbym się zapytać. Sztab inżynierów na całym świecie. W skład tej technologii wchodzi 7 globalnych producentów. Potężnych producentów. Znaczy ich zadaniem jest również przekonanie właśnie... Ale oni już przekonali, proszę pana. Jeżeli mogę, mam w torbie, mogę dać po polsku. Chodzi o te skrubery. Możecie sobie państwo powielić i poczytać. We Włoszech 41 instalacji, Francja 14, Hiszpania 18, Wielka Brytania 22, Izrael 4, USA 3, Arabia Saudyjska. Na całym świecie mają to, ale nie tylko przy tym. Właśnie mają też przy produkcji pet fooda, przy tych karmach różnych, tak?
to można powielić. A co się okaże, jeżeli ten proces nie sprawdzi się w większym stopniu? Powiedziałem na początku, że będziemy mieli badania porealizacyjne i one się robi po upływie 12 miesięcy, a nie później jak do 18. W przeciągu 6 miesięcy od 12 do 18. Jak już zakład jest w pełnym ruchu, gdyby jednak coś nie spełniał, to są badania i jeżeli nie spełnię moich założeń, a tak samo, uwaga, proszę Państwa, przed Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, to nie jest, jak ktoś mnie zarzucał, że to innowacyjność, tam są założenia środowiskowe. Jeżeli ja ich nie spełnię po upływie roku, podczas badań, a potem nie zainstaluję monitoringu środowiskowego, oddziaływania na środowisko, które nawet Narodowy Fundusz będzie kontrolował. Proszę Państwa, ja będę musiał tą kasę od razu oddać, w jeden dzień, to jest po zakładzie. Ja się tego poddaję. To już jest duża wiarygodność. Ja się poddaję wręcz podpisem i deklaracją, że my jesteśmy gotowi porealizacyjne badania przejść. Dużo mnie zarzuca, a pan Michta ładnie umie mówić, tak, ale co inne zrealizuje. Ja nie chcę nic innego realizować. Ja nie mam pieniędzy na wyrzucanie w błoto. Nie mam, naprawdę nie mam. Ja również tutaj z punktu widzenia technologicznego mogę tutaj jakby również jakby wejść, zapoznać się z tematem i możemy tutaj analizować, bo temat jest faktycznie obszerny. Niemniej jednak stanowisko jest jasne, jeżeli chodzi o Radę, przynajmniej szanowni radni, wiedziałem, że takie będą oddziaływania ludzi, że to tak blisko, dlatego sam szukałem tego terenu, ale nikt mi w tym nie pomógł. A wiosną tego roku przyszedł najbliższy sąsiad, jeden, drugi, powiedział: panie Michno, a może by pan poszedł jednak tam z powrotem? My teraz nie będziemy mieli sprzeciwu. Proszę, jeszcze raz i proszę, potrzebuję waszej pomocy. Tylko po to, żebyście pojechali. Szanowna Rado, panie burmistrzu, musi pan wiedzieć, że obraduje Rada Miejska. Jeśli ma pan jakieś opinie, tudzież chciałby się pan wypowiedzieć, to może pan to zrobić oczywiście bezpośrednio podczas spotkań z radnymi albo podczas spotkań z burmistrzem. Nasz statut, no niestety, nie przewiduje takiej formuły. Aby mieszkańcy przychodzili i bezpośrednio zgłaszali swoje uwagi i wypowiedzi w takiej formule. To są słowa wypowiedziane przez pana. Sytuacja, do której dzisiaj doszło, jest naprawdę niespotykana. Wcale nie chodziło o to, co mieszkaniec podczas tamtej sesji chciał przekazać w związku z informacjami dotyczącymi Miejskiej Biblioteki Publicznej, a więc również dotyczącymi gminy Pelplin. Z jednej strony słyszymy od wszystkich o transparentnym i otwartym samorządzie. Z drugiej strony zderzyłem się ze ścianą. Nie tylko ze strony pana przewodniczącego, ale każdego z państwa. Zrozumiałbym brak odpowiedzi w momencie, gdy podczas obrad rady zapytałbym na przykład pana przewodniczącego, gdzie mieszka. Niemniej, pytanie nawet najbardziej absurdalne, powinien każdy mieszkaniec móc zadać. Wracając do odpowiedzi, którą państwo radni przegłosowali. Odnoszę wrażenie, że albo nikt z państwa tego nie przeczytał, albo głosował, jak po prostu przystało. W punkcie pierwszym odpowiedzi sugerujecie, że zabranie głosu w ramach wolnych wniosków i zapytań nie mogło dojść do skutku, gdyż statut nie pozwala realizować procedury dostępu do informacji publicznej. Otóż, szanowni państwo, nie wiecie, jak wyglądałaby moja wypowiedź, bo nawet nie mogliście jej wysłuchać. Nie pozwoliliście mi zabrać głosu podczas tamtej sesji. Według treści tej odpowiedzi, którą państwo poparli dzisiaj, treść mojej wypowiedzi nie licowałaby z powagą obrad Rady Miejskiej, a odmowa udzielenia głosu pozwoliła zachować porządek i powagę obrad. A nadto była w pełni uzasadniona. Tak dzisiaj, to państwo dzisiaj uchwalili. Muszę niestety jeszcze raz powtórzyć. Nie znacie państwo treści mojej wypowiedzi. Dlatego nie rozumiem, dlaczego zgodziliście się dzisiaj z tym sformułowaniem. Do fragmentu o zachowaniu porządku i powagi obrad nawet nie będę się odnosił, bo po prostu mi nie wypada. W drugim punkcie tej odpowiedzi zgadzacie się z informacją, że pan przewodniczący dopytał o cel mojej wypowiedzi, aby móc stwierdzić, czy tematyka wypowiedzi będzie wyczerpywać znamiona wniosku lub, uwaga, informacji dotyczącej gminy Pelplin. W momencie, kiedy odpowiedziałem panu przewodniczącemu, iż pytanie dotyczy informacji, które uzyskałem w ramach dostępu do informacji publicznej od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie, pan przewodniczący powiedział to, co zacytowałem na wstępie. Jeżeli według wszystkich państwa, którzy głosowali dzisiaj nad tą odpowiedzią, nad tą uchwałą o przyjęcie tej odpowiedzi, temat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie nie dotyczy gminy Pelplin, tutaj też nie mogę nic więcej dodać. Punkt czwarty tej odpowiedzi, najważniejszy jak na moje. Cytując, od chwili obowiązywania aktualnego statutu głos udzielono wszystkim mieszkańcom chcącym zabrać głos w sprawach dotyczących
miasta i gminy Pelplin. To jest przykład tego, jak państwo czytają dokumenty, które państwo uchwalają. W punkcie pierwszym informują państwo, że odmowa udzielenia głosu była w pełni uzasadniona. W punkcie czwartym twierdzą, że każdy ten głos mógł zabrać. Do końca. Do brzegu, jak to mawiają. Wnioskuję więc o zmianę odpowiedzi w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając obowiązującą treść statutu gminy Pelplin w momencie jej przygotowywania. W mojej ocenie radni dzisiaj podjęli decyzję związaną z zachowaniem pana przewodniczącego i zapoznali się z intencjami, jakie on miał i mogli je przyjąć bądź nie, a nie, to nie była stanowisko całej rady, tylko ocena zachowania pana przewodniczącego w konkretnej sytuacji, dlatego uogólnianie i mówienie, że to radni nie przydzielili głosu, to radni ocenili, że nie było to zgodnie, jest dalekim nadużyciem. Radni dzisiaj przyjęli wyjaśnienia pana przewodniczącego. Trudno, żeby byli w jego głowie i teraz interpretowali, czy były takie rzeczywiste intencje, czy były inne intencje. I tutaj nie chcę być jakimś apologetą naszych radnych, ale myślę, że trudno, tak jak nie wiemy, co chciał pan powiedzieć, tak samo nie wiemy, co do końca pan przewodniczący myślał w danym momencie i czym się kierował. Ma takie uzasadnienie, a nie inne, które... To jest, tak, czym się kierował, tak? Natomiast tu się zgadza. Rada nie wie, o czym ja chciałem powiedzieć, poinformować Radę Miejską. Ale to nie Rada panu przydziela głos i odbiera, tylko pan przewodniczący i dlatego tutaj myślę, że trudno. Ale jedna osoba prowadzi obrady, panie Tomaszu. Ja dziękuję pięknie i jeszcze raz zapraszam na galę wolontariatu.